Rozpoczął się wiosenny sezon kłusaków na torze. Na otwarcie zjeżdżał zazwyczaj kwiat stolicy. Trybuny były przepełnione. Miasojedow skierował się wszakże nie ku trybunom, lecz wprost do drewnianej altany Towarzystwa Wyścigów Konnych, którego członkiem był redaktor Borys Suworin i którego spodziewał się zastać tu na pewno. Szedł właśnie czwarty bieg. Jakiś kary kłusak wysforował się naprzód i pędził jak czarna kula do mety. Publiczność z zapartym tchem śledziła rozpaczliwe, a jednak umiejętne chwyty dżokeja w sulce, który zapobiegał przejściu konia w galop, co by w ostatniej jeszcze chwili mogło spowodować dyskwalifikację zwycięzcy. Miasojedow wykorzystał ten moment ogólnego zahipnotyzowania. Wstąpił szybko po drewnianych schodkach nasiąkłych wiosenną wilgocią. Dojrzał wśród twarzy wpatrzonych w tor dobrze mu znane rysy Suworina. Uprzednio wystudiowanym ruchem zdjął dyskretnie szkła i wrzucił w kieszeń. Zsunął rękawiczkę z prawej dłoni i potrąciwszy kilka osób w przejściu, stanął przed redaktorem, zasłaniając mu raptownie widok. Ten zaskoczony drgnął. Odrzucił się całym ciałem w tył, ale w tej samej sekundzie Miasojedow z pełnego rozmachu trzasnął go w twarz. Kary kłusak minął metę. Uderzenie w twarz, burza oklasków na trybunach i zamieszanie w altanie członków towarzystwa zlały się w jedną całość. Ktoś odepchnął Miasojedowa, ktoś krzyknął z dalszych krzeseł. Ach, żandarmskie chamstwo! Jakiś barczysty cywil o skoszonych złością oczach przedzierał się ku niemu, wielkimi rękami rozpychając obecnych. Miasojedow, sam jeden pośród nienawistnych twarzy, źle widział bez szkieł. Barczysta postać wywijała już pięściami. Jeszcze sekunda, ręka Miasojedowa pobiegła do lewego boku ku rękojeści szabli. Odstąpiono go. Wyczuł wolne miejsce. Zawrócił i zbiegł po schodkach, poślizgnąwszy się na ostatnim, bardziej od innych nasiąkłą wiosenną wodą. Ledwo utrzymał równowagę. Poczuł zimny pot i idąc ku bramie wyjściowej myślał tylko o jednym. Tego by tylko brakowało. Tego by tylko brakowało, żebym się wywrócił. Powiedziano by później, że mnie zrzucono ze schodów. Już będąc w bramie, myślał jeszcze... Bóg strzegł. Bóg strzegł. Dochodził go jeszcze z tyłu gwar oburzonych głosów, z którego jak z gotującej wody wyskakiwały pryski pojedynczych wykrzykników. Nikt go nie próbował zatrzymywać. W dwa dni po tym zajściu, znużony i wyczerpany przeżyciami ostatniego tygodnia, Miasojedow zaspał do godziny 10:00. I Klara przyniosła mu do łóżka ranną pocztę oraz urzędową kopertę z dowództwa korpusu żandarmów, którą tylko co dostarczył umyślny żandarm. Rozerwał ją najpierw i przebiegł pismo oczyma. Był to rozkaz o przeniesieniu w stan spoczynku w randze pułkownika z prawem noszenia munduru i pensją, z jednoczesnym zaliczeniem go do piechoty pospolitego ruszenia. Miasojedow spojrzał na datę. Była dzisiejsza. 17 kwietnia. Ale się pośpieszyli, wycedził przez zęby. Ale komuś zależy na pośpiechu, by się mnie prędzej pozbyć. I rzucił pismo na podłogę. Klara podniosła je milcząc. Na twarzy jej malowało się szare strapienie i smutek. Można z niej było wyczytać te dni troski, dni moralnego pognębienia, które przeżyła ostatnio. Zapewne też niedospane noce, gdyż pod oczami zarysowały się sinawe kręgi. Najgorzej, że miała do niego samego prawie tyle żalu, co do jego prześladowców. Wszystko to spadało na nią w równym stopniu i tego żalu do męża nie potrafiła, a czasem wprost nie chciała w sobie pohamować. Patrzyła teraz milcząc, jak odłożywszy inne listy, rozrywa najpierw opaskę gazety z tym złym i zaszczutym jednocześnie wyrazem człowieka przywykłego spodziewać się instynktownie nowego ciosu, nowego pohukiwania na gonki. Jakoż instynkt go nie omylił. Ledwo odwrócił stronicę, poderwał się, zmiał, odsuwając poduszkę i wsparty na łokciu czytał łapczywie, prędko, jak każdy, który stara się najgorsze mieć już poza sobą. — Co tam znowu? — spytała z cichą rozpaczą w głosie. — Swołocz! — wycisnął przez zęby. — Daj mi papierosa.
Był to straszny odwet za onegdajsze spoliczkowanie redaktora Suworina na wyścigach. Nowoje Wremia z 17 kwietnia 1912 roku zamieszcza oto wywiad swego współpracownika z prezesem Dumy Państwowej i przewodniczącym Komisji Wojskowej Aleksandrem Guczkowem. Tym razem Miasojedow wymieniony jest jawnie z imienia i nazwiska i rangi. Na pierwsze pytanie korespondenta, czy prezes Guczkow uważa artykuły, jakie pojawiły się w prasie na temat ludzi, którymi otacza się minister Suchomlinow, za ścisłe, odpowiada on twierdząco. Podpułkownik Miasojedow istotnie został zwolniony swojego czasu z korpusu żandarmów za dowiedzione mu w pełni szpetne uczynki i różnego rodzaju machinacje dokonane w kompanii z różnymi Żydami. To wspólnictwo z żydowskimi macherami nie licuje z godnością oficera, ale wskutek niezrozumiałego uporu i nalegań ze strony obecnego ministra wojny, generał adiutanta Suchomlinowa, Miasojedow został nie tylko ponownie przyjęty do służby, ale w dodatku postawiony na odpowiedzialnym stanowisku. Skutek był taki, że jedno z sąsiednich mocarstw posiadało od tej chwili coraz dokładniejsze informacje o naszych sprawach wojskowych. Ponadto Guczkow dodał, że minister Suchomlinow powołał do życia specjalny aparat inwigilacyjny, coś w rodzaju własnego wydziału ochrany dla wywiadu politycznego w armii, oddając jego kierownictwo w ręce tegoż Miasojedowa. Skończył czytać i odrzuciwszy gazetę, opadł na wznak, patrząc w sufit. Należałoby go wybielić na nowo. Chodziła po nim pierwsza, zbudzona wiosną mucha. Niepewna w ruchach. Może nawet nieświadoma jeszcze swego życia. Czy doczeka lata? Czy będzie brzęczeć dokuczliwie wraz z chmarą jej podobnych? Uprzykrzać ludziom pobyt w pokoju? Wyleci li przez otwarte okno? Mieszkać będzie krótko w innym mieszkaniu, wśród innych mebli. Czy już z początkiem sezonu da się złapać na lep i długo, męcząco walczyć będzie o swe próżniacze życie, daremnie naprężając skrzydła, daremnie wyciągając nogi, usiłując wyrwać się ze śmiertelnej mazi. W godzinach popołudniowych Miasojedow posłał sekundantów i wyzwał Aleksandra Guczkowa na pojedynek. Klara szarpnęła, zrywając papier zaklejający szpary i otwarła okno na wiosnę. Na najdłużej w Europie trwającą porę roku. Powiało chłodem po nocnym przymrozku, zapachem muru i kamieni, drzewnego dymu, trochę deszczem i wiatrem, który niósł z sobą mieszaninę woni, słonej wody, świerkowego igliwia, z nieobjętych puszcz od Białego Morza po Zatokę Fińską, wraz z wydzielinami petersburskich kominów fabrycznych. Bo wiatr był raczej wschodni, przesuwał po niebie szare chmury na tle białych chmur. U podnóża czterech pięter stukały ulicą wozy ciężarowe z cegłą. Skądś dochodził pojedynczy dzwon cerkiewny. Piasek wyzwolony raptownie z podwójnych ram okiennych sypnął trochę na podłogę i zatrzymał się, jakby przestraszony nieporządkiem, jaki wyczynia. Na rynnie przeciwległej kamienicy gruchał gołąb, usiłując obracać się wokół obojętnej samicy i co chwila tracił równowagę, wyrównując ją skrzydłami. Naturalnie to nie jest autentyczne wyczucie wiosny. Prawdziwe mają tylko dzieci. Nie dlatego, że są bardziej wrażliwe, ale dlatego, że są niewyrośnięte i przebywają bliżej ziemi. Co tam mówić o czwartym piętrze nad ulicą, gdy już metr jeden powyżej gruntu stanowić może różnicę. Bo autentyczna wiosna idzie nie z nieba, lecz z ziemi. To, co dojrzy dziecko, nie spostrzeże wrośnięty człowiek, ani żuka pełzającego, ani ścieżki po gliście. To, czym oddycha dziecko tuż nad ziemią, tym nie oddycha się już w latach późniejszych. Niech będzie to nawet błoto pomiędzy brukowcami,
czy pędzący rozstajałym śniegiem rynsztok uliczny, pełen brudnej wiosennej wody. Ziemia ma swój specyficzny zapach w każdą porę roku, ale nabiera on szczególnej mocy w dorocznej walce zimy z wiosną. Wprawdzie mówi się, że wiosna przychodzi. W rzeczywistości jednak ona raczej powstaje. Prawda i to, że górą wieją wiatry, ale nawiewają często tylko zapachy dalekie, może budzące tęsknotę, może rozpierające nozdrza oddechem obcych horyzontów zza siódmej góry, zza siódmej rzeki. Przeminą jednak, a na miejscu zostają gnijące po zeszłym roku liście, jeszcze niezruszone łopatą ogródki podmiejskie, za miastem nisko rosnące pierwsze przylaszczki, pierwsze trawy zielone kałuże, pierwsze mokradła łąk i tulące się w nich kaczeńce. A że w górze szumi las, las szumi o każdej porze, na to nie ma rady. Nie, nie, nie wszystkie wiosny są jednakie. Każda jest inna i coraz inna i coraz dalsza, coraz bardziej obojętna. Po prostu człowiek się starzeje. Śnieg taje, rozlewają rzeki, szkwalny deszcz bije po szybach. I mówi się do ordynansa w przypływie pobłażliwego humoru: kiedyż wreszcie, Stiepan, przestaniemy w piecach palić, a? A to już, proszę pani, nie wiadomo, kiedy przyjdzie się jeszcze chyba poczekać troszeczki, pocierpieć. Ot, co, Stiepan, a mnie cierpliwości nie starcza. To już jak wasza wielmożność uważa? Klara zanuciła śpiewaną przez kucharkę piosenkę. Droga się nie kurzy, liść stał nieruchomy, zaczekaj niedużo, a odpoczniesz w domu. Odpocząć. Czy tego chciała kiedyś? Można wywołać w sobie nastrój i wiedzieć o tym, że zakwitną czeremchy. Potem ustąpią przed zapachem bzu, a bez przekaże go jaśminowi, a jaśmin różom i piwoniom, a piwonie georginiom. I zakwitną astry. I znowu przyjdzie jesień, której złoto różne narody przypisują wyłącznie właściwościom swego kraju, podczas gdy wiadomo, że jest ta jesień jednako złota wszędzie, gdzie rosną drzewa liściaste, etc., etc. Ale o marzeniach snutych kiedyś bezwiednie na plaży w Libawie nie ma już żadnej mowy. Gdzie jest ten szczyt przełomowy, z którego miał się dopiero rozpostrzeć raptowny widok na zaczarowaną drogę do zaczarowanego grodu? Gdzie się podział ów punkt na ziemi, skąd perspektywa przyszłości absorbuje jednocześnie teraźniejszość? Takiego punktu nie ma. To bajka dla małych dzieci. Dla wszystkich zresztą pełzających nisko, którym świat przez to wydaje się bez granic, a możliwości życia poza łańcuszkiem frontowych drzwi rodzicielskiego domu bez miary. Klara wyręcza teraz męża w załatwianiu korespondencji Towarzystwa Okrętowego, przyjmuje nawet interesantów w pokoju wydzielonym na biuro, orientuje się nie z gorzej w kulisach i intrygach handlowych. O pani Subotinej, o Eugenii Aleksandrownie wiedziała już od dawna. O jej przeszłości, jak każda żona, poinformowana była lepiej od innych, choć inni stroili miny, jakby nie wiedziała. Zresztą związek ten stał się obecnie na tyle głośny, że maskować go było niepodobne. I ona zamyślała się nad jakimś rozwiązaniem i poddawała się przeciętnym w takich wypadkach reakcjom. Bywało nawet, że przytknie czoło do zimnej szyby, patrzy gdzieś w ulicę, nic nie widzi, a płakać nie może.
Zdarza się przecież, że złość, zazdrość lub nienawiść hamują, nie dają drogi łzom. Ale było coś jeszcze. Nie potrafiła wzbudzić sobie tego bezkompromisowego, ponad wszystko legalnego poczucia własnej krzywdy. Poczucie to miała, ale coś mu przeszkadzało w osiągnięciu pełności. Nie było na to prawa, podstawy, usprawiedliwienia lub tłumaczenia, jednak drażniła okoliczność, która wyrównywała szanse tamtej, że była ona wszakże pierwszą. Stąd wytwarzał się stan rzeczy, który by mogła nazwać stanem kapitulacji bez skapitulowania. A więc stan z gruntu paradoksalny. Stan z obiektywną słusznością, nie mający nic wspólnego, ściśle subiektywny, w którym żyły obie, i Klara, i Eugenia. Podobieństwo sytuacji narzucało podobieństwo w zachowaniu. Stąd reakcje obydwóch kobiet były w gruncie analogiczne. Takoż w odniesieniu do ostatnich wypadków. Rady, wskazówki i refleksje bywały nieraz identyczne w treści. Z tą różnicą, że Klara przestała odczuwać tę pierwotną, instynktowną niechęć do Katarzyny Wiktorówny, która narastała teraz w Eugenii. Gdyż jakoś podświadomie poczęła ją traktować za potencjalną rywalkę nie swoją, lecz tamtej. Dlatego, gdy Sergiusz pisał swój drugi list do Suchomlinowa, Klara zapytała go, czego by Gienia nigdy nie uczyniła. — Czy nie mógłbyś spróbować porozmawiać jeszcze z Katarzyną Wiktorówną? — Co za pomysł! — żachnął się. Czy ja jestem kucharka, żeby chodzić kuchennymi drzwiami? Wcale nie była pewna, czy mówi to istotnie ze szlachetnego oburzenia, czy też z urazy i chęci zachowania wobec Katarzyny postawy. A zresztą nie była też pewna, czy rada, którą podsunęła, nie zrodziła się u niej z rozpaczy, bo jednak istniała i ta jeszcze różnica pomiędzy obiema kobietami, że dla Eugenii wszystko, co zaszło, było tylko ciosem wymierzonym w Sergiusza. Dla Klary było też ciosem wymierzonym w nią samą, w jej życie codzienne, w jej sytuację towarzyską, przede wszystkim. O mającym nastąpić pojedynku nie powiedział ani jednej, ani drugiej. Ale obie domyślały się tego i niepokoiły w równym chyba stopniu. Aleksander Guczkow zamierzał pierwotnie uchylić się od wyzwania. Istotnie książę Andronnikow doradzał raczej zwołanie sądu honorowego, który by Miasojedowa wobec ciążących na nim zarzutów uznał za niezdolnego do żądania satysfakcji. To wymagałoby jednak przedstawienia dowodów temu sądowi, a dowodów Guczkow nie miał. Z innej strony odradzano mu taki krok dyskretnie. Naturalnie namawiać kogoś na pojedynek nie jest rzeczą przyjemną, ale wziąwszy pod uwagę ujemne wrażenie takiego uchylenia się od osobistej odpowiedzialności w pańskiej aktualnej pozycji społeczno-politycznej, no i ten wieczny zarzut tchórzostwa, który przeciwnicy mogą wytoczyć. Guczkow pomyślał, że wielu ludzi dało się już zabić tylko dlatego, aby uniknąć tego zarzutu. Ale sam tchórzem nie był. Jeżeli zamierzał odrzucić wyzwanie Miasojedowa, to wyłącznie, aby go jeszcze przez to pognębić. Ale nie ze strachu. Dlatego też nie chciał nawet słuchać subtelnych pocieszeń swych przyjaciół, którzy dawali mu dyskretnie do zrozumienia, że dzisiejszy pojedynek nie jest już tym, jakim był za czasów Puszkina. Zarzucono bowiem stary model avancé z podejściem do bariery, a wprowadzano raczej nowy, francuski, rozpowszechniony już w Polsce. Strzelania ze stałego stanowiska na odległość odmierzoną krokami. Wprawdzie na bliską metę, na przykład dopuszczalną 12 kroków, prawdopodobieństwo trafienia dochodziło do 80%, wszakże malało ono znacznie już przy 16, a do minimum zmniejszało szanse przy 20 krokach. Francuscy mężowie stanu uprawiali nawet strzelanie do siebie z odległości 30 kroków, co przy gładkich lufach pistoletowych rzecz całą sprowadzało raczej do groteski.
O odległość więc toczył się główny spór między sekundantami przez 4 dni, aby ustalić warunki spotkania, nie za łagodne, ale też i nie za ostre. W nocy, na 22 kwietnia, padał rzęsisty deszcz. Ocieplało i ktoś mówił, że słyszał nawet pierwszy w tym roku piorun. O świcie deszcz ustał. Na igłach świerków przy drodze z Petersburga do Nowej Dirywni zwieszały się krople wody. Bez blasku od matowego nieba pęczniały i opadały z cichym szmerem w rozmokłe, zeszłoroczne rude igliwo. Wskutek tego zdawało się, że w głębi lasu deszcz ciągle jeszcze pada. Powietrze przesycone było zapachem mchu i mokrej kory drzewnej, ranne, rześkie. Gdzieniegdzie tajały jeszcze płachty śniegu w zagłębieniach, w najgęstszym cieniu. Pojazd pryskał na boki błotem spod kół i kopyt końskich. Od tej świeżości leśnej, która po zaduchu nocnej restauracji zdała się orzeźwiającą kąpielą i uderzała w głowę, robiło się prawie wesoło na duszy. Miasojedow poczuł, jak nerwy jego przyjemnie się rozprężają. Próbował wywołać w sobie uczucie strachu, bać się oczekiwanego pojedynku, ale nie potrafił. Widział tylko cichy, bezwietrzny, mokry poranek wiosenny. Szary wprawdzie, ale bezmiernie spokojny. Cieszyło go to wyzbycie wszelkiej emocji. Przybyli na polanę otoczoną wyniosłą obojętnością drzew. Zdjąwszy futro, stał na stanowisku, lewą ręką podpierając się nieprzepisowo w bok. A gdy padła komenda, podniósł pistolet machinalnie, jak należy, z dołu w górę, powoli przesuwając końcem lufy po zielonym mchu do nóg przeciwnika. Coraz wyżej zatrzymał rękę, gdy cel zdawał się najpełniejszy. Nie odczuwał nienawiści. Nie myślał, żeby zabić, czy żeby zranić. Po prostu chciał tylko trafić. Raz! Począł liczyć kierownik pojedynku. Dwa. Sekunda. Druga. Bach, bach. Tak się złożyło, że obydwa strzały padły prawie jednocześnie. Sine dymki z luf rozwiały się od razu w mgiełce leśnej polany. Ze szczytu modrzewia sfrunęła syberyjska nakrapiana orzechówka. Błysnęła białym podogoniem i z krzykiem zniknęła w koronach jodeł. Nikt nie został trafiony. Pojedynek ten obiegł następnie jako sensacja polityczna szpalty wszystkich gazet rosyjskich, a wzmianka o nim pojawiła się także w tych gazetach europejskich, które posiadały w Petersburgu swoich korespondentów. Ale wcześniej jeszcze, bo nazajutrz po pojedynku w numerze z dnia 23 kwietnia naczelnego organu partii Guczkowa Golos Moskwy ukazał się artykuł, zawczasu widocznie przygotowany, który powtórzył znane zarzuty i oskarżenia pod adresem Miasojedowa i jego protektora, ministra Suchomlinowa. Tymczasem równolegle do tych wypadków rozwijała się formalna strona sprawy, która miała przebieg następujący. Już dnia 15 kwietnia minister wojny polecił szefowi sztabu głównego, generałowi Żylińskiemu, sprawdzenie informacji prasowych dotyczących Miasojedowa. W odpowiedzi nadeszło pismo pod numerem 54 z dnia 18 kwietnia o wyniku przeprowadzonego przez generała Bielajewa dochodzenia, że informacje, jakoby podpułkownik Miasojedow zatrudniony bywał w wywiadzie lub kontrwywiadzie sztabu, okazały się nieprawdziwe. Dnia 2 maja minister wojny wystosował do naczelnego prokuratora wojennego pismo numer 137, zlecając mu wszczęcie śledztwa celem ujawnienia źródeł, które posłużyły za podstawę do opublikowania w prasie artykułów. Bezpośrednie dochodzenie przeprowadził szef Wydziału Sądowego Polibin. Redaktor Suworin zeznał, że o wyjątkowej aktywności wywiadu austriackiego usłyszał po raz pierwszy we wrześniu 1911 roku. Źródła jednak wymienić nie mógł. Guczkow podtrzymywał w całości zarzut, że minister wojny wprowadził system politycznego szpiegostwa w armii. Co zaś do wywiadu austriackiego, to wie, że agenci tego wywiadu w Petersburgu w raportach przesyłanych do Wiednia
wykazują zdumiewające zorientowanie o wszystkim, co się dzieje w otoczeniu ministra wojny, włącznie do jego rozmów z cesarzem. Odmówił jednak ujawnienia źródeł swych informacji. Dnia 6 maja dowódca Korpusu Żandarmów pismem numer 319 doniósł w odpowiedzi na zapytanie ministra wojny, że ani Korpus Żandarmerii, ani Departament Policji, jak to wynika z załączonego pisma dyrektora Departamentu Bieleckiego z dnia 4 maja 1912 roku numer 100634, nie posiada żadnych informacji konkretnych o rzekomo szpiegowskiej działalności podpułkownika Miasojedowa. Dnia 19 maja generał kwatermistrz sztabu głównego powiadomił prokuratora wojennego pismem numer 875, że ani obecnie, ani poprzednio sztab główny nie otrzymał żadnych bezpośrednich lub pośrednich informacji, które by mogły wskazywać na to, iż rządowi austriackiemu lub jego organom wywiadowczym wiadome być miało, co się dzieje w Ministerstwie Wojny, włącznie do rozmów z jego cesarską mością. Niezależnie od tego nie istnieją żadne dane, które by mogły potwierdzić, że wywiad austriacki jest w tej chwili lepiej poinformowany. Do pisma dołączone zostało oświadczenie z podpisem Kądzierowskiego, dyżurnego generała sztabu, stwierdzające, że sztab główny nigdy żadnych informacji podpułkownikowi Miasojedowowi nie udzielał. Na podstawie powyższego oraz na wniosek ministra wojny prokurator stwierdza, że podpułkownik Miasojedow nie posiadał dostępu do tajnych aktów sztabu głównego oraz nigdy nie był powołany do prowadzenia politycznego wywiadu w armii. Właśnie na tego rodzaju sformułowanie położył Suchomlinow główny nacisk, składając w tej sprawie raport cesarzowi. W tym też duchu brzmiało jego wyjaśnienie, złożone osobiście przed Komisją Wojskową Dumy Państwowej. Oświadczył mianowicie: wiadomości gazetowe, jakie się na ten temat ukazały, pozbawione są wszelkich podstaw i nie odpowiadają prawdzie. Podpułkownik Miasojedow nie posiadał bezpośredniej styczności z tajnym wywiadem i nie miał sobie poruczonych żadnych odpowiedzialnych zleceń. Jak z tego wynika, Suchominow uważał za stosowne nie skorzystać z innych dokumentów stwierdzających bezpodstawność zarzutów pod adresem Miasojedowa, a tylko z tych, które ujawniają bezpodstawność zarzutów pod adresem jego własnym, jako ministra wojny. Postanowił więc bronić siebie, ale nie Miasojedowa. Miasojedow bronił się sam. Wytoczył sprawę sądową redaktorom Nowoje Wriemia i Wieczernie Wriemia, Borysowi i Michałowi Suworinom, która zresztą na skutek różnych chwytów prawniczych obrony ciągnęła się później w nieskończoność. Dnia 1 maja ogłosił w gazecie Bierzewie Wiadomości list otwarty, w którym publicznie oskarżył przewodniczącego Dumy Aleksandra Guczkowa, że jest inspiratorem całej oszczerczej kampanii prasowej rozpętanej wyłącznie w tym celu, aby obalić ministra Suchomlinowa i osadzić na jego miejscu swego przyjaciela generała Poliwanowa. Dnia 5 czerwca złożył na ręce prezesa Rady Ministrów Kokowcewa wyczerpujący memoriał działalności Północno-Zachodniego Towarzystwa Okrętowego, wyjaśniając swój w nim udział oraz prosił, by minister spraw wewnętrznych nakazał podjęcie śledztwa celem ujawnienia fałszywych informacji dostarczonych przez szefa ochrany pułkownika Jeremina. Prośba ta została wszelako zignorowana. Wreszcie Miasojedow wytoczył proces w gazecie Głos Moskwy. W wyniku doszło do polubownego załatwienia sprawy i redakcja zgodziła się zamieścić list otwarty Miasojedowa, a pod spodem swoje oświadczenie. List brzmiał jak następuje. Wielce szanowny panie redaktorze, wskutek złożonej przeze mnie skargi sędzia śledczy 6 rewiru Petersburskiego Sądu Okręgowego zwołał posiedzenie stron w dniu 30 czerwca roku bieżącego. Pełnomocnik pana, adwokat Golikow, oświadczył, że jest pan gotów załatwić sprawę polubownie i wydrukować sprostowanie artykułu pod tytułem Szpiegostwo i wywiad,
zamieszczonego w numerze 93 z dnia 23 kwietnia 1912 roku. Przypuszczam, iż w międzyczasie miał pan okazję zorientować się w charakterze pogłosek i plotek dotyczących mojej osoby. Przeto powstrzymuję się od przesłania własnego tekstu sprostowania, a ufając pańskiej lojalności, pozostawiam go do uznania pana. Z poważaniem, podpułkownik Miasojedów. Oświadczenie redakcji brzmiało: z całą gotowością zamieszczamy w naszej gazecie list podpułkownika Miasojedowa i poczuwamy się do obowiązku oświadczyć, że po najbardziej skrupulatnym sprawdzeniu i zbadaniu materiałów znajdujących się w naszej redakcji doszliśmy do wniosku, że redakcja została niestety wprowadzona w błąd przez fałszywe informacje o podpułkowniku Miasojedowie, przeciwko któremu żadnych zarzutów wysunąć nie jesteśmy w stanie. Celem przywrócenia mu jego dobrego imienia, niesłusznie naruszonego w pomienionym artykule, zamieszczamy niniejsze sprostowanie, prosząc inne gazety o przedruk. Przy okazji oświadczamy, że sprostowanie to w żadnym, oczywiście, razie nie umniejsza i nie osłabia tych ciężkich zarzutów, któreśmy wysunęli przeciwko ministrowi wojny, a które nie były i nie mogą być przez nas odwołane. Na tym właściwie wyczerpała się pierwsza sprawa Miasojedowa, ale nie sprawa Suchomlinowa. Nie wyczerpał się też i nie skończył na tym ich wzajemny stosunek. Sankt Petersburg, 16 czerwca 1912 roku. Wasza Wysoka Ekscelencjo, wielce szanowny Włodzimierzu Aleksandrowiczu, piszę do pana zapewne po raz ostatni. Nie chciałbym po raz drugi ponawiać tego błędu, który zrobiłem podczas naszego pobytu w Karlsbadzie, gdy to prosiłem pana o przyjęcie mnie na służbę do Ministerstwa Wojny. Pańskie wystąpienie przed Komisją Wojskową w Dumie wypadło do pewnego stopnia na moją korzyść, ale wybaczy pan, sposób tej obrony, który pan zastosował, nie wypadł dla mnie zbyt zaszczytnie. Pańskie wyjaśnienie w Dumie dałoby się streścić tymi słowami: stanowisko służbowe Miasojedowa było znikome, a ponieważ nic ważnego w jego rękach nie mogło się znaleźć, więc i ukraść niczego nie był w stanie. Naturalnie Duma nie uwierzyła pana ani jednemu słowu. Zechce pan przyjąć wyrazy głębokiego szacunku. S. Miasojedow. Sankt Petersburg, 18 czerwca 1912 roku. Szanowny Sergiuszu Mikołajewiczu, list pana zdumiał mnie przede wszystkim swoim tonem, którym ja ze swej strony nie pozwoliłbym sobie odpowiadać panu, mimo iż nerwy moje stargane są, jak sądzę, nie mniej niż pańskie. Jeżeli zaś chodzi o treść, to muszę wyraźnie powiedzieć, iż po otrzymaniu tego listu nie wyobrażam sobie, abyśmy mogli kiedykolwiek służyć razem z panem. Z poważaniem, W. Suchomlinow. Tę odpowiedź Suchomlinowa pokazał Miasojedow najpierw Gieni. Zastał ją, gdy siedziała na kanapie z podkurczonymi nogami, w narzuconym na ramiona jasno popielatym szalu, który szczególnie pasował do odcienia jej blond włosów, i czytała książkę. Wyglądało, że jest jej treścią pochłonięta. List wzięła do ręki z widoczną niechęcią, przebiegła oczyma i oddała, wzruszając ramionami. — Jak ci się to podoba? — zapytał. — Serioża, daj spokój. Daj wreszcie spokój. Rzuć to wszystko. Rzuć na śmietnik. — Chcesz koniecznie, żebym ci powiedziała, to powiem. Pluń na to. — O! I udała, że czyta dalej książkę. Choć oczywiście czytać w tej chwili nie mogła, a myślała o liście Suchomlinowa. Klara, zapoznawszy się z treścią listu, zareagowała wręcz odwrotnie. Czyniąc gest podobny do załamania rąk, wykrzyknęła: — Coś ty jemu napisał takiego! Teraz wyzbyłeś się już reszty przyjaciół na świecie. — Och, Boże! —
Mało ci było wrogów. Sergiusz naturalnie nie przyznał jej racji. On teraz wzruszył ramionami. Chodził z kąta w kąt. Odgrażał się. Rzucił prostackim powiedzeniem, że napluć jemu na łóżko i na podłodze potrafi spać. Że Suchomlinow w gruncie kanalia, jakich mały pies, gad, żmija. Wkrótce jednak przestał wykrzykiwać i udając, że nie słucha, przysłuchiwał się niechętnie temu, co mówiła Klara. A ona była zdania, że koniecznie w jakiś sposób należy sprawę załatwić i Suchomlinowa ułagodzić lub nawet wręcz przeprosić. Nazajutrz Miasojedow napisał to Suchomlinowa w te słowa. Gdy pisałem do pana ostatni list, proszę mi wierzyć, że ani w ciągu jednej sekundy nie myślałem o tym, by pana obrazić. Dlatego śpieszę przesłać panu zapewnienia mego najbardziej szczerego i głębokiego żalu oraz przeproszenie za ton mego listu i gorycz, która wezbrała we mnie w godzinę rozpaczy. Zechce mi pan wybaczyć i nie zachowywać w złej pamięci oddanego panu całą duszą S. Miasojedowa. Ostatni ów list, który zresztą pozostał bez odpowiedzi, nie mógł już w niczym wpłynąć na zmianę tej niepomyślnej dla Miasojedowa koniunktury, która powstała w wyniku zdarzeń zaszłych wiosną 1912 roku. Odbiły się one niekorzystnie na interesach północno-zachodniego Towarzystwa Okrętowego w ogóle, a na stosunku członków do prezesa zarządu w szczególe. Wtedy zjawił się Katzenelenbogen. Minęły prawie 2 lata. W ciągu tego okresu państwo Miasojedow przebywali nadal w swym starym mieszkaniu przy ulicy Kołokolnaja 11 w Petersburgu. Natomiast pani Subotina przeniosła się do innego, lepszego, bardziej komfortowego. Otrzymała bowiem niezbyt duży spadek po jakiejś ciotce z kurskiej guberni, co pozwoliło jej podnieść stopę życiową. Poczęła też na własną rękę prowadzić względnie rozległe życie towarzyskie. Bywała na balach, w teatrach, na przyjęciach prywatnych. Znała teraz dużo ludzi. Bywano też u niej. Miała powodzenie, a jak plotkowano, kochał się w niej ponoć książę Gerwaszidze, jeden z adiutantów księcia Worącowa-Daszkowa. Ale ona kochała wyłącznie Sergiusza. Miłością prawdziwą. To znaczy taką, która nie jest wytłumaczalna jakąkolwiek określoną słowami przyczyną. Prawdziwa miłość nie zna przyczyn. Jest tylko, albo jej nie ma. Mija lub trwa po prostu. Miłość Eugenii trwała w dalszym ciągu. Pod tym względem nie uległo nic zmianie. Natomiast role w ich wzajemnym stosunku nieco się przesunęły. Teraz Eugenia stała o szczebel wyżej w hierarchii towarzyskiej i nie Miasojedow jej, a ona jemu oddać mogła przysługę, okazać się pomocną. I pomoc tę okazywała. Nieraz bardzo wydatnie przez swoje znajomości i stosunki w sferach, do których Miasojedow z tych lub innych względów nie miał dostępu. Jesteś jak kotka, która wlazła po drabinie, żartował Sergiusz. Poczekaj, jak zeskoczę z niej tobie na głowę, dopiero wczepię się pazurami, odpowiedziała. Mój Boże, któż z ludzi może sobie pozwolić na konsekwencje aż do końca? Mówiła Klara w odpowiedzi, czy to na docinki, dobre rady, znaczące wzruszenia ramion, szczere lub nieszczere oburzenie niektórych swych znajomych i przyjaciółek, aż do gorzkiego końca? Kobiety. Nie wymagajcie tego ode mnie. Kobiety, cały świat stoi na niekonsekwencji. Moja droga,
odpowiadała jej rudawo-siwa blondynka, ta sama o francuskim nazwisku, którą poznała w salonie senatorowej Biktorowej, a z którą przyjaźniła się od pewnego czasu. Na temat, na czym świat stoi, jest tysiąc powiedzeń. To stoi na fałszu, to na dobrej kuchni, to na pieniądzu, to na niemówieniu prawdy, to na ambicjach ludzkich. No i tak można bez końca. To wszystko są tylko slogany. Tymczasem wiadomo, że w każdym razie nie stoi na sloganie. Klara pomyślała w tej chwili, że uwaga rudosiwej jest też tylko sloganem tej samej kategorii, nie lepszym i nie gorszym od innych. Ale wolała przecinać dyskusje, które w jaki bądź sposób zahaczały o temat Eugenii. Naturalnie, że sama też nie wierzyła w to, co mówi, i w czterech ścianach przekonana była, że powinna postępować inaczej. Ale nie wiedziała jak. Czy też wiedzieć nie chciała. Czy też nie miała na to dosyć siły. Może siły woli, a może po prostu siły fizycznej. Interesy handlowe, którym mięsojedów mógł się teraz poświęcić bez reszty, niby szły normalnym biegiem, a przecież co chwila kulały, a raczej układały się jakoś denerwująco. Wielu spraw nie udawało mu się załatwić, w wielu innych odczuwał, że jego osoba jest nawet hamulcem dla przeforsowania tej lub innej koncesji, przełamania trudności biurokratycznych, uzyskania protekcji. W powietrzu wisiało więc ciągłe oczekiwanie na objaw niezadowolenia ze strony wspólników Towarzystwa Okrętowego. A stosunki z głównym dyrektorem firmy, Samuelem Jakubowiczem Freidbergiem, stawały się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej naprężone. Na razie nie mógł on nic uczynić ze względu na statut towarzystwa i stanowisko Mięsojedowa jako przewodniczącego głównego zarządu, ale że musiał o tym przemyśliwać, nie ulegało wątpliwości. Znów przyszła wiosna. Wczesna. Ciepła. Wiosna roku 1914. Mięsojedow wybrał się do Smoleńska, aby odwiedzić mieszkającą tam swą staruszkę matkę, której od lat już nie widział. Stamtąd udać się miał do Rygi i Libawy, nie tylko w sprawach Towarzystwa Okrętowego, ale również w pewnym interesie, który miał do właściciela młynu parowego i kupca zbożowego Berenta. Interesie ściśle poufnym. Rudoginiaste brzegi Dniepru, biały sobór wysoko w błękicie nieba dominujący nad tym traktem i przeprawą przez rzekę, po którym maszerował i przeprawiał się Napoleon, ceglane mury obronne, te same, które zdobywał król Batory, rozsiane po pagórkach drewniane przedmieścia, dziś tonące w kwiatach jabłoni i wisien, kiście brzu nad śmietniskami, w jarach i gliniankach. To wszystko znał jeszcze z dzieciństwa, gdyż rodzice jego mieszkali zazwyczaj między Wilnem i Smoleńskiem. Nie zmienił się też prawie plac Mołochowski, przy którym stał domek matki. Staruszka była wzruszona do głębi wizytą i może dlatego nie potrafiła nadać swemu wzruszeniu odpowiedniego wyrazu. Za dużo robiła krzątaniny, za bardzo usiłowała dogodzić to poczęstunkiem jakim, to dobrym słowem, to unikaniem takich, które by jemu mogły sprawić przykrość. Istotnie, zbyt wiele rzeczy ze swego życia musiał teraz przed nią zatajać, aby jej nie urazić lub samego siebie, więc o szczere rozgadanie było trudno. Stąd całe spotkanie wypadło nieco konwencjonalnie, raczej szaro, trochę nudno. Do matki był całe życie niby przywiązany, ale oto lata mijają i ukończył już 47. To też, nie przyznając się do tego, był w głębi zadowolony, gdy po czterech dniach pobytu w Smoleńsku znalazł się w przedziale pierwszej klasy pociągu Rygo-Orłowskiej Drogi Żelaznej. W przedziale tym był tylko jeden pasażer. Nie mógłbym się we wszystkim z panem zgodzić. Obawiam się,
że pana zaskoczę, albo nawet dotknę, gdy mu powiem, że hałas wokół pańskiej sprawy sprzed 2 lat wywarł na mnie raczej krzepiące wrażenie, optymistyczne. Jestem, wie pan, z gruntu optymistą. Proszę mi tylko moich słów nie brać za złe. Nie. Mięsojedów w żadnym wypadku nie potrafiłby wziąć mu tych słów za złe. Pasażer był w istocie optymistą, a optymiści są zazwyczaj ludźmi sympatycznymi. Ale nie tylko. Wszystko, cokolwiek mówił, wzbudzało sympatię. Zdarza się bowiem na drogach wędrówek ludzkich spotkać nagle człowieka budzącego bezwzględne zaufanie, już od pierwszego wejrzenia. Takim był właśnie pasażer, który dzielił z Mięsojedowem przedział kolejowy. Był znacznie młodszy od Mięsojedowa, ale nie przyszłoby do głowy kwestionować jego równouprawnienia w rozstrzyganiu rzeczy ważnych. Był ubrany po cywilnemu. Znaczek wyższego, ekskluzywnego zakładu naukowego świadczył o poziomie jego wykształcenia. Poza tym Mięsojedów nie znał ani jego rangi, ani tytułu, a nazwiska nie dosłyszał, sądząc jednak zarówno po kroju ubrania, jak nieskazitelnych manierach, należeć musiał do sfery elitarnej. Wysoki, szczupły, jasny blondyn, o szar niebieskich oczach patrzących z otwartością, która wykluczała wszelką nieszczerość. Skąd i dlaczego tacy ludzie raptem się biorą? Nie wiadomo. Ale rozmowa z nimi sprawia zawsze dużą przyjemność. Pociąg, minąwszy Witebsk, wlókł się czemuś powoli. Przez otwarte okno wchodziło wiosenne powietrze. Dym od parowozu nie dokuczał, gdyż kładł się po drugiej stronie. Za torem ciągnęły się brzuski białej rusi, błota, kępy lasu. To znów wsie długie, jakby splecione z szarego powrozu, raptem uciętego i rzuconego na młodą zieleń pól. Tu i ówdzie pojedyncze sadyby w bukiecie kwitnącego sadu. I ciągle śpiewał skowronek. Nie zagłuszany ani przez chrobot pociągu, ani turkot kół. Rozmawiali już od dłuższego czasu. Widzi pan, ciągnął nieznajomy, jestem osobiście przekonany, jak tu siedzę, że nie jest pan szpiegiem austriackim, ani też nigdy nim nie był. Co do Suchomlinowa, nie mam pojęcia, czy jest on dobrym ministrem wojny, czy złym, gdyż dla oceny brak mi fachowej wiedzy, ale załóżmy, że jest doskonałym. Kampania prasowa była więc najbardziej niesłuszna i krzywdząca obydwóch panów. A jednocześnie sam fakt, że mogła być rozpętana, napawa mnie otuchą. Czy nie jest lepiej, że wolno jest zaatakować publicznie najlepszego z ministrów i najniewinniejszego z pułkowników żandarmerii, niż gdyby nie wolno było słowa pisnąć o najgorszym z ministrów i najwinniejszym oficerze żandarmerii? Lepiej dla kogo? Dla wszystkich. Uśmiechnął się. Dla państwa, dla społeczeństwa, dla ogółu. No, powiedzmy, dla przyszłości. A co pan rozumie pod słowem przyszłość? Chyba rozwój wolnej myśli. To, co niektórzy nazywają postęp. Niech pan weźmie pod uwagę, że nie w każdym kraju, nawet republikańskim, można sobie pozwolić na atakowanie publiczne ministra, wyciągać na łamy prasy tajniki rządowe. Jeżeli pan sobie przypomina, nawet we Francji, to taki autorytet ducha jak Émile Zola, gdy ogłosił w obronie kapitana Dreyfusa swe słynne j'accuse, już po miesiącu skazany został w pierwszej instancji na rok więzienia i 3000 franków grzywny. A my mamy monarchię. Do tego absolutną. Mało tego, minister jest ulubieńcem monarchy i ani Guczkow, ani Suworin nie zostali nawet pociągnięci do odpowiedzialności. Czy to nie postęp? Nie wiem, czy z tego wnioskować, że jest pan monarchistą czy demokratą. Dlaczego mam koniecznie być? Załóżmy, że ani jednym, ani drugim.
Ani drugim? Zdziwił się. Sądząc z pańskiego szacunku dla tak zwanego postępu, nie sądzę, żeby on musiał być koniecznie związany z jakąś formą. Ja widzę go w czym innym. Socjaliści na przykład bardzo dużo mówią o szczęśliwości, jaką zamierzają sprowadzić na ziemię i o prawach, jakimi obdarzą swoich zwolenników, ale bardzo mało o prawach, jakimi obdarzą swoich przeciwników. Już bym się z panem zgodził, tylko nie rozumiem pańskiego entuzjazmu dla tego faktu, że mnie na przykład wdeptano w błoto. Ładne mi prawo. Byłoby źle, gdyby pan nie miał prawa się bronić, ale pan to prawo ma. Więc jest dobrze. Jestem zasadniczo za wolnością w granicach prawa, ale nie w granicach systemu. A prawo powinno być takie, aby jak najwięcej ludzi mogło powiedzieć to, co myśli o systemie. No, takie jest moje zdanie. A jakiż jest pana pogląd na jednostkę i jej sens? Czy nie jest tak, że każdy człowiek żyje wyłącznie dla siebie? Nawet ci, którzy twierdzą, że chcą żyć dla innych. Bo mnie się zdaje, że to jest po prostu ich prywatna pasja, ściśle osobista pasja, nic więcej, za którą nawet życie gotowi oddać. Zawsze przedstawiam sobie taki obrazek. Za stołem siedzi, jak 12 rozbójników, 12 rewolucjonistów różnych odcieni i debatuje gorąco nad uszczęśliwieniem ludzkości. Spiera się, układa plany, programy, aż tu otwierają się drzwi i wpada 13 z zawiadomieniem, że wszystko jest już niepotrzebne, bo stał się cud i ludzkość już została uszczęśliwiona. Pan wie, co by to oznaczało dla tych 12? Oznaczałoby największe rozczarowanie, jakiego doznali kiedykolwiek w życiu. Rozczarowanie osobiste. Czy nie mam racji? No, oczywiście temu 13 by nie uwierzyli. Albo raczej wzięliby go za prowokatora tajnej policji. Tak, 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 w pewnym sensie ma pan naturalnie rację. Podchodząc z czysto ludzkiego punktu, powiedzmy, że każdy zawodowy zmieniacz świata doszedł do swego zawodu nie stąd, że rozglądał się po świecie, namyślił się, długo zastanawiał i nabrał przekonania, że tylko jego program ten świat zbawi, a raczej dlatego, że taka jest jego psychiczna konsystencja, która go skłaniała najczęściej od młodości, od dziecka może, do buntowania się przeciw otoczeniu, przeciw konwencjonalnym formom, co później przerodziło się w nim w nienawiść do tych form. Podobnie jak zawód cywilny obiera się najczęściej z wewnętrznych pobudek. Z tym bym się zgodził, ale święty egoizm jako rozwiązanie problemów wzajemnych stosunków między ludźmi, bo do tego w gruncie sprowadza się każda socjologia, bo ja wiem, nie wydaje mi się rozwiązaniem. Mam wprawdzie kuzyna, który powiada zawsze, nie znam doskonalszej Ewangelii jak żyj i pozwól żyć. Wypiłbym chętnie z pańskim kuzynem Bruderschaft, wykrzyknął mięsojedów, uderzając się po kolanie. Podniósł się, sięgnął do siatki nad głową i wyjął z walizki butelkę koniaku i dwie srebrne czareczki, które mu ofiarowała matka na odjezdnym. Ja właściwie nie pijam prawie wcale, zauważył nieznajomy. Ledwo umoczył usta. Mięsojedów wychylił haustem, zapalił papierosa i ciągle w doskonałym humorze podjął rozmowę. Tak, tak, żyć samemu i dać żyć innym. Ewangelia. Słusznie. Respektować cudzy egoizm z tym, żeby respektowano mój. I róbcie sobie, co chcecie. Owszem, gdyby każdemu wystarczył kawałek pustyni, ale wszystkie nasze wartości są jedynie wartościami mierzonymi stosunkiem do innych ludzi, więc chodzi o uregulowanie tego stosunku.
Nad tym się ludzie głowią. Myślę, że gdyby wszystko się nie zmieniało ciągle w czasie i w przestrzeni, rzecz nie byłaby trudna. Ale się zmienia. Tak jak w przyrodzie. To nowe powstaje na skutek ścierania się sił. Nie wolno ich hamować pod groźbą sztucznego utknięcia na miejscu. Wszystko powinno być jednak skierowane na to, aby żadna z żywiołowych sił nie zapanowała podstępnie nad inną. Wtedy nastąpiłaby znowu stagnacja jednostronna. Stąd moim zdaniem konieczność wiecznej polemiki. Wolność to jest prawo szukania prawdy, a nie ferowania prawdy, której nikt z nas nie zna. Tak samo polemika może tylko wyrażać zdanie strony, ale nie ferować wyroków, bo tym samym unicestwiłaby sama siebie. Wracam do pana wypadku, od którego zaczęliśmy tę rozmowę. Gdyby więc pana na skutek artykułów Suworina, Guczkowa i kompanii zakuto w kajdany, uznałbym je za zjawisko obiektywnie złe. Ujemne. Ponieważ jednak siedzi pan ze mną w pierwszej klasie i popija koniak, mogę je tylko subiektywnie uznać za niesłuszne, ale obiektywnie za objaw dodatni. Dziękuję. Poczułem go na własnej skórze, powiedział mięsojedow wesoło, usiłując napełnić czarkę towarzysza. Ale pan nie dopił. Dosyć będzie. Nakrył ręką. Czego właściwie stoimy na tej stacji? Wstał, przeszedł do korytarza i otworzył okno na peron. A jaka to stacja? Napisano, wychylił się, Szumilino.